To jedno z najpopularniejszych pytań o biblijną naukę o początkach świata i człowieka. Przez osoby niewierzące często jest ono zadawane podchwytliwie i z poczuciem niesprawiedliwej wyższości, ale nie zmienia to wcale powagi i statusu tego zagadnienia. Jeżeli Kościół za Pismem Świętym uczy o jednej parze pierwszych rodziców, w jaki sposób zaludniliśmy Ziemię? Te rozważania koniecznie trzeba rozpocząć od refleksji nad wspomnianą niesprawiedliwością. Opowieść Księgi Rodzaju o pierwszych rodzicach bywa przez środowiska naukowe wyśmiewana jako wyjątkowo uproszczona wizja powstania człowieka. Faktem jest jednak, że mimo szerokiej wiedzy i wielu danych, jakie świat nauki zdołał już pozyskać, naukowcy wciąż nie posiadają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o pierwszych ludzi. Jednym słowem, naukowcy XXI wieku sami nie potrafią odpowiedzieć na to samo pytanie, które część z nich lubi zadawać wierzącym w kontekście księgi napisanej kilkadziesiąt stuleci temu, wymagając przy tym precyzyjnego określenia szczegółowych faktów. To nie jest sprawiedliwe. W dużym uproszczeniu można przyjąć, że w teologii istnieją dwie przeciwstawne odpowiedzi na pytanie o potomstwo pierwszych ludzi. Są to monogenizm i poligenizm. Monogenizm, z greckiego jeden początek, to pogląd teologiczny, według którego cała ludzkość biologicznie pochodzi od pierwszej pary rodziców Adama i Ewy. Z kolei poligenizm, z greckiego wiele początków, jest poglądem przeciwnym, według którego biblijna para pierwszych rodziców nie dała początku całej ludzkości, ponieważ równolegle, w podobnym czasie i miejscu, pojawili się inni przedstawiciele gatunku ludzkiego, którzy, ponieważ pochodzą od tego samego Boga, podlegają tym samym zasadom istnienia. Rzecz jasna, Kościół przez wieki opowiadał się po stronie monogenizmu, uważając go za jedyne niesprzeczne z wiarą rozstrzygnięcie tego zagadnienia. Choć, co w kontekście dalszych rozważań należy mocno podkreślić, nigdy nie ogłosił tego modelu swoim dogmatem. Ta pewność Kościoła motywowana była w pewnym stopniu dosłowną interpretacją tekstów biblijnych, przede wszystkim pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, a także wypowiedzi świętego Pawła na Areopagu. Ponadto taki pogląd powszechnie uważano za właściwszy w perspektywie pytania o dziedziczenie skutków grzechu pierworodnego. Jak to rozumieć? Otóż jeżeli wszyscy ludzie pochodzą biologicznie od Adama i Ewy, brzemię grzechu pierworodnego przekazywane kolejnym pokoleniom jest rzeczą zrozumiałą. Uszkodzona, niedoskonała natura rodziców nie pozwala na spłodzenie potomstwa pozbawionego tych defektów. Inaczej zaś sprawa ma się z poligenizmem. Jeżeli pierwsza para rodziców opisana w Biblii zgrzeszyła, a kierujemy się hipotezą, że w analogicznym czasie i miejscu powstały inne pary, co do których nie wiemy, czy popełniły grzech, wtedy mamy do czynienia z sytuacją, w której część przedstawicieli drugiego pokolenia ludzi jest obarczona winą Adama, ale pozostali, nazwijmy to pochodzący z innego rodu, nie noszą w sobie tej skazy. Monogenizm stawia teologię również przed innymi pytaniami, na przykład o to, kto był teściem Kaina i kogo właściwie bał się Kain, gdy Bóg ukarał go za grzech bratobójstwa. Ożywiona dyskusja na ten temat wybuchła w pierwszej połowie ubiegłego wieku wskutek dynamicznego rozwoju nauk przyrodniczych. W odpowiedzi na ten właśnie intelektualno-religijny konflikt Pius XII w 1950 roku wypowiedział się encykliką Humani Generis, w której czytamy następujące słowa. Jeżeli zaś chodzi o poligenizm, to synowie Kościoła wcale już nie mają podobnej wolności. Nie wolno bowiem wiernym przyjmować opinii, której zwolennicy twierdzą, że po Adamie istnieli na ziemi ludzie niepochodzący od niego jako prarodzica, drogą naturalnego rozmnażania się lub że Adam oznacza pewną liczbę prarodziców. Okaże się bowiem całkiem niemożliwe, jakby się dało pogodzić taką teorię z nauką źródeł prawdy objawionej i dokumentów Kościoła nauczającego o grzechu pierworodnym, który pochodzi z grzechu rzeczywiście popełnionego przez jednego Adama i przeszczepiany rodzeniem na wszystkich jest zarazem wrodzonym grzechem własnym każdego człowieka. W tekście tym widzimy wyraźnie dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest radykalny sprzeciw papieża. Drugą – argumentacja. Jest nią wspomniana już wcześniej trudność pogodzenia poligenizmu z dziedzicznością grzechu pierworodnego. Ta motywacja papieża z jednej strony spotkała się ze zrozumieniem, z drugiej zaś sprowokowała wzmożoną refleksję teologiczną nad tym właśnie tematem. Namysł ten we współczesnej teologii zaowocował powstaniem kilku modeli próbujących dać odpowiedź na pytanie o możliwość połączenia hipotezy o poligenizmie z dogmatem o grzechu pierworodnym.
Dzięki temu współcześnie przyjmuje się, że zarówno monogenizm, jak i poligenizm są stanowiskami prawdopodobnymi teologicznie. Oznacza to, że jeśli poligenizm zostanie bezspornie potwierdzony przez nauki przyrodnicze, do czego droga wydaje się wciąż bardzo daleka, niekoniecznie będzie on stał w sprzeczności z biblijną nauką o stworzeniu. W 2004 roku Międzynarodowa Komisja Teologiczna, przewodzona wtedy przez kardynała Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI, opublikowała dokument pod tytułem Komunia i służba, w której zasadniczo potwierdza prawomocność obu hipotez. Podkreśla przy tym, że niezależnie od tego pojawienie się człowieka na świecie należy interpretować jako fakt niewytłumaczalny w pełni przez nauki przyrodnicze, ponieważ jest to efekt nadprzyrodzonej ingerencji Boga. Ze względu na brak możliwości zweryfikowania obu hipotez, Kościół nadal powstrzymuje się od wygłoszenia jednoznacznej opinii. Tym bardziej, że poligenizm także w świecie współczesnych nauk przyrodniczych jest jedynie hipotezą. Dla Urzędu Nauczycielskiego Kościoła jest to zresztą ostrzeżeniem przed przesadnym wiązaniem teologii z bieżącymi trendami w dziedzinach nauk, w których obowiązuje ciągła zmienność dominujących poglądów. Zarówno monogenizm, jak i poligenizm posiadają pewne nieścisłości, których, kto wie, pewnie nigdy nie będziemy w stanie przekonująco wytłumaczyć. Dosłowne rozumienie roli pierwszych rodziców sprawia, że jesteśmy zmuszeni przyjąć hipotezę kazirodczych związków między potomstwem Adama i Ewy, mimo że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu naucza, że są one grzeszne. Taką próbę wyjaśnienia podejmował na przykład święty Augustyn, twierdząc, że w tych okolicznościach była to chwilowa konieczność. Poligenizm z kolei wymaga pojmowania postaci Adama i Ewy nie dosłownie jako prarodziców, ale jako symbolu uosobienia pewnej grupy prarodziców, która postąpiła według wspólnego schematu, okazując Bogu nieposłuszeństwo i popełniając niejako wspólnie grzech pierworodny. Redaktor Księgi Rodzaju, choć był autorem natchnionym, w pewnym sensie katechetą swoich czasów, zdecydowanie nie posiadał kompetencji współczesnego antropologa lub paleontologa. Zresztą Biblia jako całość nie jest podręcznikiem antropologii. Jej zadaniem jest przekazanie prawdy o Bogu, a w jego perspektywie o człowieku i zbawieniu. Poszerzająca się wiedza z zakresu nauk przyrodniczych ostatecznie nie ma na tę prawdę żadnego wpływu. Nazywam się Tomasz Adamski, a to było Wiarygodne.